Jak burzą kino, to muszą je zniszczyć. I tak burzyli. Drugie barbarzyństwo to zbudowanie w kinie Fenina Biedronki. Przystosowanie kina Biedronki do sklepu. Biedronka A jest, w tak? okolicach, wieś, wyżej jest Biedronek, pięć Okolice? okolica, wysoko jest okolica. Okolice. Jeżeli tu jest, to tu stoi kino Koło tego Femina. Femina. Zobacz, tu stoi kino Femina. No. I teraz zobacz, idziesz od kina Femina w stronę sądów, bo sądy są po drugiej stronie Alei Jana Pawła No. II. I teraz co się dzieje? Herford zamieniono na Biedronkę. To jest już drugie kino. Trzecie kino, Biedronka, na rogu Okopowej i Towarowej. Trzecie. Czwarte kino, trzy kroki idziesz dalej, na ulicy Leszno, od strony Nowookopowej. To już jest pięć. I szóste kino jest za Halą Mirowską. To jest Biedronka, czyli już szóste. Siódme jest na ulicy Grzybowskiej. I to wszystko możesz obejść w ciągu 8 minut. Tą całą przestrzeń. Czyli nie brakowało kina Biedronki. Nie brakowało, cię rozumiem. Inteligentnie Tak, mówisz, podchodzisz do tego. nie brakowało. Tam jakaś polityka może być ukryta Tam była w tej ukryta Biedronce, niczym w polityka. mafii reprywatyzacyjnych, Tak. złodziejskich, I to są mieszkaniowych. właśnie, przecież z tego powodu porozumienie przegrało Platformę Obywatelską. To jedna z przyczyn. Totalna, agresywna polityka, żeby burzyć, niszczyć, burzyć, niszczyć i zakładać sklep. Bo pani Gronkiewicz-Waltz tak to widzi. Ja ci coś powiem. Kino Femina, ja miło wspominam na kilku tylko kiedyś na filmie, ale tam było spotkanie z takim księdzem. O. Na te, co książki pisał, ksiądz, jak on się nazywa? Jegoszko może? Nie, Nie, inny ksiądz. umarł on już pewnie. Ksiądz bardzo znany, Aha, to kto jakoś wiesz chyba. na pewno. I on właśnie miał duże spotkanie, czy to były jakieś urodziny w tym kinie. Było bardzo dużo wina, było kanapek, golonki, dużo kwiatów. Bardzo miło ten wieczór wspominam. Ksiądz, cholera, Tarasewicz, nie, bo tam to Proszę nie. później się Taki przypomnieć. ksiądz bardzo znany i lubiany. Jakiś intelektualista na pewno. I to było Wysoko takie coś. spotkanie, takie powiedzmy, że katolickie, ale komuś to się nie podobało i w końcu to kino się komuś nie spodobało. I się te kina nie spotkało. Ja znałem kierownika, bo to był mój kolega. Poezję pisał ten ksiądz. Twardowski? Twardowski, o! No, Zawsze najlepsze bo nazwisko. musiał to być, ale właśnie tak często bywa. Jak ja to, Wspaniałe spotkanie. jak ja dzisiaj tego Borusewicza zapomniałem. Ale widzisz, to nie jest takie zabawne, bo jestem na teleturnieju w telewizji, polityka widzę przed oczyma, a nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. A to bywa tak, bo długo Jest to nie używałeś strasznie myślowo. przykro, tak. A co innego jest, rzuca się nazwisko, ja po prostu faceta nie znam. To jest zupełnie coś innego. To tak, jakbym zapomniał imię swojego ojca. To jest wielki ból. I widzę, że zaczyna mi się to czasami teraz też zdarzać. Przypominam sobie. No ale tak działa psychika. Ale to się zapomina. Długo, na przykład, słuchaj, człowiek może nie ma tej złej pamięci, złej głowy, bo to starsi ludzie to mówią: och, ja do telefonu to się nie nadaje. A to przewódźcie się było kiedyś, czy to w strażnicy, jak amerykańscy uczeni mówią, że mózg ludzki pływa. Żeby pomimo wieku starać się właśnie zapamiętywać Uruchamiać pewne cyfry, neurony. liczby, nowe rzeczy, nawet.
czy jakieś coś nowego. Ćwiczyć w ten sposób. Ćwiczyć, to jest dobre, że bo to rzeczywiście, bo mózg jest, kiedyś były artykuły 1,5 kg tajemnic, czego to nie potrafi ludzki mózg. Coś wspaniałego. I to jest racja. To jest racja, bo mózg ludzki wcale nie jest wykorzystany, albo wykorzystany w 0,01%. Wiele książek z psychologii właśnie są często te badania, kiedy się mówi o w rozdziale podręcznika z psychologii pamięć. I wtedy się często mówi właśnie o tym, że my ten mózg ludzki w bardzo małym stopniu wykorzystujemy, że i granice jego możliwości są bardzo duże, ale jednak człowiek mało go i dlatego są to wszystkie takie badania nad pamięcią, ćwiczyć pamięć aktywnie. Tam jeszcze są jakieś relacje pomiędzy ciałem a umysłem i tam joga jeszcze w to wchodzi. I buddyzm i inne truple. No i teraz jest tak. Ja dałem 2 wywiady na ulicy dla prasy, żeby bronić te kina film. Ile tam dziennikarzy... Pisałeś? Prosiłem od siebie, kiedy tam byłem. I jak to kino wyglądało w latach 70., 80. I nagle później stwierdziłem, prasa to bardzo wykorzystuje. Ale ja już dokładnie wiedziałem, że oni nie wygrają z tego. A nawet mnie oszukują, bo oni mówią, że oni mnie zaproszą, że oni mi nic przyślą. Nie. Ty w to nie wiesz, bo nie to wie. Kiedyś to było tak, że praca to jest taka maniera, starych ludzi swoich, no, maniera. Bo ona wynika, że ludzie chcą być pozornie serdeczni. Albo docenieni i tak dalej, bo to powinno być może dobrze, chociaż że mówią. Spotykamy pisarza, ładne rzeczy mu mówię, a później tak trochę dyplomatycznie mu mówię, czy on nie byłby zdolny jednak ten upominek mi zrobić, może za jakąś tańszą cenę te książki. Nigdy nie odmawiają, tylko na tym się kończy. A później nic nie piszą i nic nie przychodzi. I ostatnio też miałem takie spotkanie, reżyser gorąco mówił, że on mi przyśle, ale w tej chwili myślę, że on już nie przyśle. Bo jakby jednak miał przysłać, to już przez 3 tygodnie by mógł to wysłać. Bo tak bywa w moim życiu. Jak ktoś jednak chce mi pomóc, to ja długo na to nie czekam. Ale jak już minie 2-3 miesiące, z różnych względów, może mu ten adres gdzieś się zawieruszył. Ja jeszcze napisałem w nawiasie muzykolog, żeby jemu się coś tam kojarzyło. Bo co mu mówi telefon, adres i tak dalej, jak nie ma żadnych bliższych określeń, a może mieć 15 takich, 15 kartek w swojej kieszeni, to skąd ja wiem, rozumiesz, czy on przyśle, czy nie. Ale z drugiej strony to na to jestem odporny, że przecież świat mi się nie zabawi. Byłoby miło, ale jak nie, no to trudno. No miałem pecha, bo on by mi na pewno dał. Wtedy tak. To wiesz, co się stało. A czemu ty te listy piszesz? Rzucili na tą książkę pisarza. Rozumiesz? Rzucili się. Przeważnie to taki facet stoi z książkami, nikt nie kupuje. Ale chciałby. A tu się rzucili. Ja nie wiem, czy ta książka jest aż tak dobra. Ale zainteresowała mnie. Reżyser, który 50 lat, 40 lat jest. Ja samego siebie tak zainteresowała po prostu. Na zachodzie, o filmie, o polityce, o wydarzeniach marcowych, pochodzenia żydowskiego, no Mariusz właśnie. Chyba Marzyński, jak się tak nazywa. O jakimś swoim dziecku robił film przez 12 lat. Ten Marzyński? Tak, o jakiejś dziewczynce, od maleńkości do nastolatka. No, Żydzi chcą być wieczni, to więc o swojej rodzinie, owszem. No. Owszem. No i co mu to dało, co tam z tego wynikło?
No, a taki pokaz był, też nie było wina niczego. Teraz właściwie jak jakaś firma nie zrobi spotkania, taka firma jakaś, jakieś banki, jakieś, jakieś tam organizacje, takie, to tam nic nie dają. No właśnie. A poza tym, wiesz, czasy się zmieniły i dzisiaj coś dostać, to, to jest takie, czy powiem... Prezenty dla nas. Tak, to różnie jest to traktowane. Czasami z pewną serdecznością, a czasami to ci ktoś nie powie, ale może tam komuś powiedział, znowu ktoś tu chce coś zadarzyć. A przecież mają kapitalizm, to już sobie radzą. A co to za kapitalizm? No u nas w biurze na to jest taki, dostawały kawę, herbatę. Taki kapitalizm bez kapitału. Jak ja miałem jakąś forsę, to zaprosiłbym kogoś. Właśnie. To jest taki kapitalizm bez kapitału. O, pewnie jakieś. W dawnych czasach, to ja to nawet kupił i bym nawet nie pomyślał, że to zrobiłem. Ale teraz, no co, 50 zł mam. Właśnie. Wiesz, jakbym nie miał książek jeszcze, ale trochę tych książek mam, no to... To też inaczej wisiło. Oj, książki do książek. Ja ci to świeżo, jeśli chodził do Buwu, też stoją półki. I można brać, mi się brało te książki na stole, kładło, potem mi się je nie brało, bo będę to nosić, będę gdzieś tam, wiesz, wpakowywać. No, u mnie też było podobnie, krytyka polityczna. To do Małgi mi się przyniosło ludzkie, ja mówię, może akurat. Krytyka polityczna zdawała książki, jak zmieniła siedzibę, trzeba było wpłacić złotówkę i wynieść tyle, ile udźwignąć. A, tak ja wiem, to taki... taka akcja. Akcja, specjalnie. To wiesz, co ja zrobiłem? Wziąłem chyba jedną książkę, która mi się akurat spodobała. Bo już mam książkę, nie powiedz. Ale studenci, jeszcze nie miał dziewczyny, jeszcze marzy o bycie wielkim człowiekiem. Widzisz tych młodych studentów. No, trzeba, jakie cwaniaki. Nie tylko ma taką torbę, ale jeszcze gdzieś do buta to wsadzi. Jeszcze przyjdzie w takim płaszczu i w ten płaszcz jeszcze naładował. I zobacz, takie 3 tony i ledwie chodzi, a te książki mu wylatują z dupy. No tak. Ale ja to rozumiem, no ja to samo bym robił. Jakbym był studentem pierwszego roku. No bo wszystko w cenie, no to książki cenne. Zależy, jak najbardziej. No uczyć się. No i taka okazja. Ile ja książek z muzykologii kupiłem po 5 zł? No masz pojęcie. Po 5 i po złotówce pewnie. 80% z filozofii po 2 zł. Leżało stosami, tylko mać. A ja nie miałem. No to był błąd dopiero po... Pod koniec roku mówię, cholera. A po co się tego uczyłeś? No, wiesz. Taka moda była. Moda była i to ci też pomagało wtedy, bo w głowie ciągle czegoś nie było. A ja proszę ciebie, jak takie książki u mnie były, kupowało mi się, to ja wiem, że jak ja idę do ludzi, myśmy głosili Ewangelię, to ja wiem, że tego człowieka to interesuje, to można by tu było podejść. Tego człowieka to interesuje, to wspólny temat. I po prostu nawet w księgarni, a to o, na temat 5 Ewangelii, ja mówię, o to ciekawe. I czytam, 5 minut książkę mi się przeczytało. Albo o Judaszu jakimś, na takie różne ciekawe rzeczy były w księgarniach. I wiesz, na tego przejrzało mi się, a już nie chcę tej książki, bo po co będę kupować, jak ona gruba, będę ją nosić. No i tak wiesz, zawsze. Ale wiesz, była moda, był na inny, filozofii. Trochę był inny świat wtedy. Dużo książek było, dużo. Tak. I naprawdę, nie wiem, to by wartościowało człowieka. Wiesz, jak ktoś mówi, że ma książki, studiuje,
to nabierało takiego szacunku dla tego człowieka, podświadomie. A teraz to zobacz, jak ci studenci się zachowują. Takie dwie dziewczynki... Czytają, bo muszą. Tak. O, to jest dokładnie to, co mówisz. One nie robią z radością. Tak. Bo muszą. Bo muszą, bo im się to narzuca. A ja pamiętam, jak mi serce biło, jak dostałem Tatarkiewicza. Mm-hmm. Tych wariacie. No, w miarę nie... Tatarkiewicza samego. Tak, trzy to mogą... Filozofii. Tatarkiewicza. Mm-hmm. I to mi serce lata. Mm-hmm. Ja to czułem. Przeżywał człowiek. Przeżywałem. No. A tak, idą takie dwie nastolatki, trochę starsze niż nastolatki. Mm-hmm. Ha, 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 no wiesz, kochana, tam magistra, ha, 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 ha. A wiesz, jakie mi tam głupie pytania zadano. Ale ja właściwie to się prawie do tego nie nauczyłem. Po co ja się tak bałam? Przecież to w ogóle świat. Ale że się z tego na tym świat nie nauczył, niczego, wniosków nie wyciągnął. No. Cały czas jest pęd, ona się uczy, ona musi być tym magistrem i potem do Londynu ucieka, w łeb dostanie, przepędzona i narastaje, dróg staje. No muszę do Polski wrócić, no. Bo tu mam rodzinę, to mnie wesprze, wiesz. No tylko ta Marta nasza Boros, znasz ją może. Ona jest ambitna, że ona już w Londynie zostanie, została, bo tam stryj jej kiedyś nie pomógł i ona wróciła do Polski, ale mówi, jak teraz już jak pojadę, to się tam zakotwiczę. No i, jakoś i naprawdę się, tak. Naprawdę się zakotwiczyła, bo to już chyba będzie z 8 lat, tak coś myślałem. Tak. Chyba tak, o ile pamiętam, 2010 czy coś tam. Ona jakoś z tą Warszawą duchowo nie była zżyta, bo żeby była zżyta duchowo z Warszawą, to może by jej się tam nie chciało. Tam Londyn, tam jest wilgoć, tam jest romantyzm. Wiesz, że ciebie kości bolą. No. Także ja nie wiem, po co ona tam leciała. Ja mówię, Martusia. Ale ona tu, matka jej nie kochała, wiesz, a więc mówię, że nie była zżyta. Bardzo fajna, ona mieszkała z Miro. Ja ją lubiłem, no. To była żona Miro. Przez Miro ja ją poznałem. Tak. I myśmy tu u tego Miro kilka razy w domu. Tutaj Martusia mnie ciągnęła do domu kilka razy. Ja mówię, Martusia, jadę tu czy gdzieś tam. Ale ona zawsze jak robiła wernisaże, to ona musiała mnie zaprosić. I tam reklamowała, że wystąpi teraz taki artysta, który nie poddaje się trendom różnym. Zaklasyfikowaniu. Ja mówię, Martusia. Dobrze mówię, do kawiarni Kanapki i Zakąski. Jest taka kawiarnia. Kanapkarnia. Bo ona ma taki wernisaż tam z kilka lat temu przed wyjazdem do Londynu. To ty tam byłeś. Ja tam byłam. Albo to było, którym... Pamiętam tak, i śpiewałaś. Tak, na czarno mi się malowało. Tak. Bo najpierw na beż, tak. Potem patrzę, coś trzeba dołożyć i w końcu murzynka. No. Ja mówię, Boże. Ale Marta Dobosz wtedy była chora. Nie wiem, czy to pamiętasz. Bo mówili, że Marta Dobosz nie wystąpi, bo jest chora. Ale się przełamała i wystąpiła, tak? Ale czy chyba nie przyszła, nie. Był szampan. Tylko był szampan pamiętam? Tak. I były te wernisaż i... Tak. To byłeś wtedy. To był. Dużo ludzi było. Cała ta sala na piętrze. I ten Legierski wszedł, tak zobaczył bezczuciowo i poszedł. Jak Legierski. On mi się przez to nie podoba, po prostu mógłby być troszeczkę na tym spotkaniu, usiąść, no. Ale on nie siedział. Poza tym Martusia wiersze pisze i miała też w tej restauracji Glam, nie wiem czy tam byłeś kiedyś, w piwnicach, na Nowogrodzkiej czy gdzieś. No tam ten Dawidek chodzi, tam ten Zalewski chodzi, Rysia chodzi. No Rysia. No, ostatnio był też taki wernisaż w takiej dziwnej kawiarni, taką grecką nazwę miała ta kawiarnia, na Chorzej chyba 70, w takim podwórku się szło, niejakiego malarza Lasota, ale ciekawe, takie niesamowite malarstwo. Ale był taki, czy profesor Lasota, bo jeszcze była Litwinka Lasota i raz siedzieliśmy przy jednym stole, ja mnie zobaczali na Lasota. Tu siedzi profesor Lasota. A może to ten, co malował? Dokładnie ten, co malował. Bo to było poświęcone jego wystawie.
Mało. Profesor, wyobraź sobie, dał mi ten katalog. Dał ci ten katalog. Sympatii, bo ja mam coś ładnego. Taki czy... siwiuteńki. Siwiuteńki. No. A ten asystent powiedział to, że dobrze. Tylko jak będę wychodził, a ja się cały czas martwiłem, bo każdy mógł kupić ten katalog. Czy nie będzie tak jak z tą książką, że zabraknie tego katalogu, jak wreszcie ja wyjdę. Ale tam była taka pani, co z Breżniewem przyszła. Breżniew gdzieś poszedł, a my poszliśmy znowu. Nie, Breżniew chyba nie przyszedł jeszcze z innej kawiarni. Nie. Z tej właśnie dokładnie kawiarni i poszliśmy do kawiarni na Nowy Świat Muzyki na Nowym Świecie i tam był bardzo ładny koncert i było nawet losowanie. I ja powiedziałem do tej pani i do tej drugiej, starszej, że ja mam szczęście w losowaniu, ale czegoś takiego rzadko mi się zdarzyło. Na co wylosowałeś? Cały nasz stolik wylosował. Tyle, co? Ile było nagród, poszło do naszego stolika. Poprzez losowanie. Tak? Tak. I te panie uwierzyły, że ja jestem medium. Że ściągnąłem te nagrody. A może się przestraszyły te panie? Chyba się trochę przestraszyły. Ale jako dobre medium, to nie było tak, że ja od razu wygrałem. Ale ja chyba wygrałem najlepszą rzecz. To była druga nagroda. Jakaś dziwna malarska koszulka. Muszę ją jeszcze obejrzeć. Może jak za mała, to będzie to fajna pamiątka, taka śmieszna. No ale to same zjawisko. Trzy osoby i trzy nagrody. Ale wiesz co mi się wydaje, że to z innych powodów wygraliśmy też. Losowych, ale nie tylko. Bo oni wsadzali wizytówki. A ja mówię, kiedyś w klubie księgarza nie było wizytówki, wyrwałem kartkę z zeszytu i też sobie napisałem imię i nazwisko. Tak. I my wszyscy to zrobiliśmy. No pewnie. I być może środka, jak kręciła ręką, to uchwyciła tą największą kartkę, a były tylko trzy takie kartki. Tak. Bo to z zeszytu wzięte takie, no nie takie płatne, ale takie na cztery i takie, żeby było. No, ale nie takie... takie malutkie. I to wiesz, jak w losowaniu. Kręciła ręką i zahaczyła to. A może los. No więc przyjdziesz. A u tego Jaśka coś tu się dzieje? Który mnie namówił na tę kawiarnię na chorzy, to w ogóle nie przyszedł. Czyli musiał mieć jakąś lepszą historię. No to brawo dla pana profesora Lasoty. No. Lasota. A tutaj była taka Green, galeria Green. No, Green. I ta Lasota, nasza Litwinka, raz ta może przez tą Lasotę, czy przez tę Lasotę, bo tu powiedziała do tej właścicielki, taka była gruba baba z córką, szczupła, ta córka ładna jej była. No i mówi, proszę pani, kogo pani tu zaprasza? Rysia, mówi, obgaduje. Kieliszki tłucze, źle mówi, pedał i w ogóle... Ale akcja. Akcja, ale jaka akcja wyszła w tej galerii. I wróciła się jeszcze raz. I kogo pani... Bo ta Rysia, a Rysia chodziła taka przestraszona trochę... Coś takie, wiesz... Ale ona nie lubiła tej Lasoty i mówi, że dwa numery butów za duże nosi. I takie, wiesz, jak Rysia zmyśla, ja mówię, Rysia, ale ty masz swoją filozofię. No teraz o tam mój. Muszę wykończyć tę Rysię. I to wykończyła tą galerię przy okazji. Nie ma galerii. Green Art Gallery. Wchodzisz, pokoik i drugi był. Nie pamiętasz? Tak. Koło Jaśka. Teraz już pamiętam. Bo ten Jasiek to on chyba do końca będzie miał życia swojego, ten klub księgarza. No oczywiście. A ty nie chodzisz tam? Nie, czasami chodzę. Ostatnio nie, ale był czas, co często chodziłem. Bo mi coś koliduje, coś tam takiego. A, okropnie. Ale on jest straszny czasami. Ten manian, czy Jasiek, czy Janek. On tak jak Ubek, tak chodzi, patrzy. Najlepiej to z taką dużą grupą przyjść się tak mieszać,
a w ogóle nie wyróżniać się, bo on taki trochę ma te ludzkie jakieś takie. Tak, tak. To znaczy się w białych rękawiczkach. A... Dobrze, ty to zauważyłeś. Ubeckie ma to, czyli że szare masy respektuje tylko. Tak, tak. W białych rękawiczkach, ale, no. Ale dobrze mu tam oczy z tyłu głowy latają, a może i po drugiej stronie. Mm-hmm. Taki wiesz, taki elegancik. Nie wiem, ale że tacy ludzie są na świecie. Tak? Bo to są niestety... Z tych psów ogrodnika, sam nie zależy, tak. A jeden na drugim, no. No są tacy ludzie, niestety. Sam nie zależy, a wszędzie się tak nie. Czyli w sumie nie go interesowała promocja książki, ale patrzył, że ludzie za dużo mu tam nie zjedli, ale po to robił. No, to po co właściwie? No. Także Radio Conchita, proszę Państwa, nasze radio to FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra nadaje Radio Conchita.